prosimy Państwa o powstanie. Szanowni Państwo, za chwilę orkiestra odegra sygnał. Słuchajcie wszyscy. Poczty sztandarowe pododdziały na moją komendę. Bytrzeć! Oficerowie, czcigodni księża, szanowni państwo, druhny druhowie. Obecnie przy podniesionej fladze państwowej zostanie odegrany hymn przez orkiestrę z Ostrów nad Okrzą. Hymn państwowy, a orkiestra wykona pod dowództwem pana Bogdana Pięty. Osoby cywilne proszę o zachowanie powagi. Poczty sztandarowe, druhny druhowie, na moją komendę. Bytrzeć! Równaj w prawo! Bytrzeć! Na prawo! Patrz! Proszę księży celebransów, ministrantów o wejście na scenę, ołtarz. Szanowni Państwo, za chwilę rozpocznie się msza święta. Ale przed rozpoczęciem mszy świętej polowej proszę o zabranie głosu proboszcza parafii pod wezwaniem stygmatu świętego Franciszka w Asyżu w Ostrowach, księdza Piotra Mizerę. Proszę bardzo, księże proboszczu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, gromadzimy się dzisiaj w tej liczbie wiernych w roku wiary, w tym miejscu, które jest przesiąknięte krwią walczących o wolną ojczyznę. Prosimy dziś Boga, aby przyjął ich do chwały nieba, aby był dla nich nagrodą. Modlimy się także za żywych,
spadkobierców tego czasu i tej walki. Modlimy się za nas, by ofiara naszych bliskich nie poszła na marne. Bardzo serdecznie chciałbym powitać i prosić o sprawowanie tej najświętszej ofiary księdza doktora Andrzeja Kuliberdy, wikariusza biskupiego do spraw duszpasterskich. Niech ta modlitwa pozwoli nam także wypraszać u Pana Boga potrzebne łaski dla Kościoła na naszej częstochowskiej ziemi, bo jesteśmy także jej częścią. Bardzo proszę, księdze Andrzeju, o przewodniczenie tej najświętszej ofierze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Pierwsi chrześcijanie, kiedy gromadzili się na Eucharystii, to ta msza święta była sprawowana najczęściej na grobach męczenników. I my w podobny sposób dzisiaj przychodzimy na tą wyjątkową mszę świętą i chcemy ją sprawować na tej ziemi, która jest przeniknięta krwią tych, którzy właściwie myśleli i dlatego oddali życie za ojczyznę. Na początku mszy świętej, jak zawsze, chcemy przepraszać Boga za nasze grzechy. Ale przede wszystkim za te, które są grzechami przeciw drugim osobom. Bo to, co nazywamy ojczyzna, to nie tylko geograficzna Polska. To dom rodzinny, to również parafia, taka czy inna społeczność. Za grzechy przeciw miłości wspólnie wołajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalmy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Niebios.
Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Pokaż nam swoje miłosierdzie. Odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytając z księgi proroka Habakuka. Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz, wołać będę ku Tobie. Krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz. Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną. Powstają spory, wybuchają właśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami. Zapisz widzenie na tablicach wygryj, by można było łatwiej je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, Ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Oto Słowo Boże. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii, według danej mocy Boga. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Słowo Pana trwa na wieki. To słowo głoszono wam jako dobrą nowinę. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Apostol
apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Panowie Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, niech Jezusa Chrystusa będą wyciszone nasze serca i w ciszy naszych serc prosimy Pana Ducha Świętego, aby dał nam łaskę przyjęcia, zrozumienia Bożego Słowa, jakby to Boże Słowo w naszym życiu wydało plon ofity, plon zbawienia. Poproś o to Pana w ciszy serca. Cieszymy się tą wiadomością, która dotarła do nas już ze Stolicy Apostolskiej, bo to jest, że jest to już rzecz pewna, że 27 kwietnia następnego roku w Święto Miłosierdzia Bożego błogosławiony Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym Kościoła Powszechnego. I kiedy może w tym momencie również przywołujemy jego postać, postać wielkiego Polaka, znów przed naszymi oczyma stają różne wspomnienia, sceny. Choćby ten moment, kiedy papież w 2005 roku umierał, a myśmy gromadzili się w kościołach, na ulicach, przed szczytem Jasnej Góry, ogromne rzesze ludzi i jednoczyliśmy się w wierze, modląc się za właśnie Jana Pawła II. Ale zanim ten moment nastąpił, papież wcześniej, w 2000 roku, po latach swojego ziemskiego doświadczenia, pracy kapłańskiej, biskupiej, papieskiej, po zamachu, jaki miał miejsce na jego życie, po roku jubileuszowym kierował do nas wiernych Kościoła katolickiego bardzo ważny list na nowe trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. I pośród wielu ciekawych rzeczy, które tam zawarł, między innymi papież przypominał nam bardzo ważną rzecz dotyczącą naszej ojczyzny. A nie chodzi w tym momencie o Polskę. Chodzi o tą prawdziwą, ostateczną naszą ojczyznę. A tą naszą ostateczną ojczyzną jest oczywiście niebo. I papież w tym dokumencie przypominał wszystkim wiernym Kościoła katolickiego, że ich pierwszym powołaniem to jest powołanie do świętości. Oczywiście niektórzy, słysząc te słowa, dziwili się, kiwali głowami, mówili, jak to? Ale może dlatego tak czynili, bo mieli złe wyobrażenia na temat świętości. Często to wyobrażenie, które jest w naszej głowie, w naszym sercu, oparte jest na jakichś ilustracjach, obrazkach. Widzimy jakiegoś świętego z aureolą nad głową, złożonymi rękoma i mamy wrażenie, że ten święty nic innego nie robi przez całe życie, tylko ma spuszczoną głowę, co najwyżej, można powiedzieć, się modli. Ale ci, którzy znają historię świętych wyniesionych na ołtarze, wiedzą, że to jest zupełnie inaczej. Że ci święci odznaczali się różnymi cechami charakteru, temperamentu, a przede wszystkim wiedzą, że ci święci wpływali na historię Kościoła i historię świata. Bo weźmy choćby Matkę Teresę z Kalkuty. Weźmy błogosławionego Jana Pawła II. Gdyby go nie było, jak ten świat by wyglądał dzisiaj? I podobnie z wieloma świętymi. To myśmy sobie uknęli pewne pojęcia, wyobrażenia, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Trzeba jasno powiedzieć, jeśli nie zostaniesz świętym, do nieba się nie dostaniesz. Do tej rzeczywistości, o której święty Paweł powiedział, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy go miłują.
kazanie, kilka słów na temat tej świętości, w duchu dzisiejszej Ewangelii, to może warto by właśnie najpierw zwrócić uwagę, że tego, czego potrzebuje świat najbardziej, to są właśnie święci. Że święci odmieniają oblicze świata. Wczoraj w kościele, w liturgii kościoła wspominaliśmy inną wielką świętą, świętą siostrę Faustynę Kowalską. Wiemy, że nazywamy ją sekretarką Bożego Miłosierdzia. Wiemy, że jej zadanie było przypomnieć światu orędzie krzyża, orędzie Bożego Miłosierdzia, a więc słowa już Ewangelii, że tak Bóg umiłował świat. Że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Że Bóg nie pragnie śmierci grzesznika. Że walczy do końca o każdą duszę. I ta święta, która przekonywała siebie współczesnych i będzie przekonywać wszystkie pokolenia aż do skończenia świata o nieskończonym Bożym miłosierdziu, pewnego razu się zdziwiła. Bo to w doświadczeniu mistycznym Bóg pokazał jej, jak wielki jest grzech świata. I święta pomyślała sobie w sercu i dla niej to było nie do pojęcia i nie do zrozumienia. Jak ten Bóg jeszcze pozwala temu światu istnieć? Pan Bóg odpowiedział. Dlaczego? Bo powiedział świętej siostrze Faustynie, że w świecie są właśnie dusze wybrane, dusze świętych, dusze często zamknięte w klasztorach i ze względu na ich świętość Bóg powstrzymuje karzącą rękę Boga. Swoją karzącą rękę. Ale jeśli ktoś nie dowierza, wystarczy zajrzeć do Pisma Świętego. Właściwie do pierwszej księgi Pisma Świętego, Księgi Rodzaju. I tam między innymi czytamy o takiej sytuacji, kiedy mamy dwa grzeszne miasta, Sodomę i Gomorę, i Bóg postanawia ich ukarać, bo się nie nawracają. Czym? Ogniem z nieba. Ale Bóg sobie mówi w sercu, czyż o tym nie powiem mojemu przyjacielowi Abrahamowi? I mówi dalej Bóg, nie, muszę powiedzieć. I zdradza tę tajemnicę swojego serca. I zaczyna się bardzo ciekawy, swoisty dialog Abrahama właśnie z Bogiem. Oto Abraham próbuje wpłynąć na Boga, żeby Bóg jednak tego nie czynił. I jakiej argumentacji używa? Mówi po prostu, Boże, ale jeśli w Sodomie i Gomorze jest 50 sprawiedliwych, czy ukażesz tych sprawiedliwych razem z niesprawiedliwymi? Bóg mówi nie. A jeżeli 40? Nie. A jeżeli 30? Też nie. A jeżeli 10? Też nie. Niestety, brakło 10 sprawiedliwych. Który może w tym momencie zastanawia się, dlaczego przy okazji takiej uroczystości o tych rzeczach mówię. Ano właśnie dlatego, że gdy tak myślą przebiegam i wracam do tych bardzo ważnych wydarzeń dla historii narodu polskiego, do tych licznych bitew i powstań, to po pierwsze zauważam, że są takie, które zakończyły się sukcesem i są również takie, które przynajmniej z ludzkiego punktu widzenia zakończyły się porażką. I pytam się też, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w jednym momencie było wspaniałe zwycięstwo, a w innym nie? I pewnie można na to pytanie odpowiadać z różnych płaszczyzn. I politycznej, i geopolitycznej. I można mierzyć, jakie oręże w danym momencie, jaki król czy przywódca powstania posiadał. Ale można na to również spojrzeć w duchu wiary. I przychodzi mi taki bardzo pozytywny, chwalebny przykład. Kiedy właśnie polski król odniósł wspaniałe zwycięstwo, które rozsławiło oręż Polski na cały świat, na całą Europę. W zasadzie to zwycięstwo uratowało chrześcijaństwo w Europie. A myślę o tym, co dokonało się 12 września 1683 roku, kiedy polski król Jan III Sobieski odniósł wspaniałe zwycięstwo nad wojskami tureckimi i uratował chrześcijańską Europę, a tuż po tym zwycięstwie napisał do papieża w liście, jakże znamienne i powtarzane często przez nas słowa. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. To nie był przypadek. Te słowa napisane przez króla polskiego było wyrazem jego świadomości i wiary. Owszem, to było zwycięstwo militarne. Ale za tym zwycięstwem militarnym stało coś więcej. Potęga Boga, jego decyzja. A może trzeba by powiedzieć jeszcze inaczej, modlitwa świętej. Bo to może o tym nie wiemy. W historii narodu polskiego jest pisana taka święta, która wcale nie jest polską świętą. I ci, którzy może wędrowali kiedyś po ziemi włoskiej i byli w takim sanktuarium, które nazywa się Loreto, dziwią się, że pośród wielu kaplic jest tam kaplica polska i w tej narodowej kaplicy polskiej jest święta, która nie jest polską świętą. A chodzi
o świętą Małgorzatę Maria Alakok. Znamy tę świętą bardzo dobrze, bo to jest święta od 9 pierwszych piątków miesiąca. To właśnie w drugiej połowie XVII wieku Bóg przychodzi do świętej Małgorzaty i pokazuje swoje kochające serce, gorejące miłością. Serce, które pała do każdego człowieka właśnie nieskończoną, niepojętą miłością, a zarazem serce, które jest owinięte cierniową koroną. I wiemy, że ta święta miała po pierwsze cztery wielkie objawienia, podczas których Pan Jezus przekazał swoje życzenia na temat punktu Bożego Serca. Ale oprócz właśnie tych czterech wielkich objawień, święta miała tak zwane małe objawienia. I podczas takiego jednego małego objawienia Pan Jezus przychodzi do świętej Małgorzaty i mówi tak: Małgorzato, chcę ukarać Europę za niewdzięczność, za to, że rani moje boskie serce karą, a tą karą ma być 500 lat niewoli islamu. I co? Święta bardzo przejęła się tą groźbą, zapowiedzią tej kary. Podjęła ogromną modlitwę. W zasadzie codziennie odprawiała godzinę świętą, wołając do Boga, żeby się jednak zmiłował. I po roku takiej modlitwy Pan Jezus znów przychodzi do świętej Małgorzaty Maria Alakok i mówi: Małgorzato, ze względu na twoją modlitwę, na twoje gorące serce i świętość, cofam tę karę. I wtedy Pan Jezus zapowiadał świętej Małgorzacie, że przyjdzie taki król, który odniesie wspaniałe zwycięstwo nad wojskami islamu, a to zwycięstwo nie przypisze sobie, ale przypisze Bogu. I nie minęło 10 lat, jak właśnie polski król Jan III Sobieski odniósł wspaniałe zwycięstwo nad wojskami islamu, które osławiło naród polski, oręż polski, które ratowało chrześcijańską Europę. Ale trzeba nam w tym momencie zauważyć, że przecież niewiele lat po tym zwycięstwie Polska zniknęła z mapy Europy. I znowu możemy szukać takich czy innych powodów geopolitycznych, błędów wśród tych, którzy rządzili. Ale Matka Boża w jedynym przez Kościół w Polsce zatwierdzonym objawieniu, a więc w Wieczwałdzie, miała powiedzieć, że ta niewola była również konsekwencją naszej niewierności względem Boga. I że gdyby nie ona, Polska nigdy by nie powróciła na mapę Europy. Dlaczego o tym mówimy? W kontekście tych wydarzeń, które miały miejsce również na tej ziemi. Ktoś powie, co 50 lat dużo, ktoś się powie nie dużo. Czy w jakimś sensie porażka powstania styczniowego to klęska, która była związana z tym, że za mało się ludzie modlili, błagali? Niekoniecznie. I nie o to nam dzisiaj chodzi, żeby tak podsumować te wydarzenia, które jednak zaowocowały pozytywnymi owocami, bo jak zauważają historycy, choć ostatecznie powstanie właśnie styczniowe upadło, to zaowocowało przynajmniej, a to jest bardzo ważne, większą świadomością tego, że Polska jest narodem. 1200 bitew powstania styczniowego, 30 tysięcy poległych powstańców. Pytamy dzisiaj, czy to ma pójść na marne? Pytamy, jaka jest wola tych, którzy oddali tutaj, na tej ziemi, swoje życie za ojczyznę? A przede wszystkim chcemy zadać pytanie, i to pytanie ja sobie zadaję bardzo często, czym się kierowali, idąc na wojnę? Pamiętam, jak kilka lat temu sprawowaliśmy mszę świętą na wzgórzu Monte Cassino, wiadomo, wzgórzu, które zostało zdobyte przez Polaków podczas II wojny światowej. Ale można powiedzieć, przerażenie ogarnia człowieka, który stąpa po tym cmentarzu i widzi tysiące właśnie grobów polskich żołnierzy. Pytałem się ja wtedy, czy stając przed tym wzgórzem, polscy żołnierze, młodzi, często tacy, którzy pozostawili w kraju swoje żony i dzieci, nie mieli świadomości, że idą prawie na pewną śmierć? Że ich udział w tej wojnie zakończy się utratą życia? Te pewnie logiki rozumu trzeba powiedzieć, że mieli świadomość. Czy powstańcy, czy styczniowi, listopadowi, idąc na wojnę, nie mieli świadomości tego, że utracą życie? Pewnie mieli. To pytam się i również dzisiaj, dlaczego mimo wszystko szli?
Dlaczego mimo wszystko umierali? Szukając odpowiedzi na to pytanie, trzeba by pewnie wskazać na dwie rzeczy, dwie wartości, które im przyświecały, które wyznawali, którymi się kierowali i którymi my pewnie też powinniśmy się kierować. Pierwsza, pewnie oczywista wartość, to miłość do ojczyzny. Dziś może troszkę łatwiej nam manifestować tę miłość. Niektórzy sprowadzają do kibicowania, wywieszania flagi. Na pewno to nie wystarczy. To coś więcej. Bo patriotyzm, jak mówią niektórzy, to sposób myślenia. To sposób, można powiedzieć, kochania naszej ojczyzny, który nie sprowadza się właśnie do tego, że manifestujemy, ale oddajemy życie za ojczyznę. Ale przecież niełatwo byłoby oddać życie za ojczyznę, gdyby nie coś jeszcze, a mianowicie wiara. Co możemy dzisiaj powiedzieć o tych, których znamy, z imienia i nazwiska, którzy zginęli w tym miejscu? Może ich wymieńmy, tych przynajmniej, których znamy. Aleksander Mazurkiewicz z Kłobucka, Józef Zawada z Kłobucka, Wawrzyniec Jędrzejewski z Kamyka, Józef Kamulski z Połamańca, Władysław Buchwald z Rudy koło Wielunia, Jan Dabioch z Źbowa, Teofil Zwoliński z Krzepic, Feliks Kubicki z Krzepic, Julian Konarski z Krzepic. Co o nich wiemy? Co możemy powiedzieć? Dawno odeszli świadkowie ich życia. Ich rodzice, chrzestni, żony i małżonkowie, dzieci, wnuki i prawnuki. Pewnie nie wiemy. Ale jedno możemy powiedzieć o nich. Ich życie z pewnością było życiem wiary. To wiara była tym elementem ostatecznym, która pozwalała właśnie oddać życie za ojczyznę. Bo tylko chyba człowiek wierzący może oddać życie za ojczyznę i stracić to doczesne życie, wierząc, że ma życie wieczne. Tak mi pięknie się składa, że ta okrągła rocznica 150. wybuchu, przebiegu, trzeba pewnie dodać i upadku, powstania styczniowego wpisuje się w obchodzony w kościele rok wiary, co zauważył ksiądz Boboż na początku naszej uroczystości. Ten rok wiary przez ojca świętego Benedykta XVI właśnie został ogłoszony w kościele, byśmy sobie uświadomili po pierwsze, czym jest wiara i do czego ona służy. Jeśli na początku naszego rozważania przypominałem, że naszym pierwszym powołaniem to jest powołanie do świętości, to w tym momencie chcę powiedzieć, że świętość to nie jest doskonałość moralna. To nie jest jakiś perfekcjonizm ludzki, nie. To jest dar Boga. I tą świętość, i ten dar Boga, i to życie wieczne otrzymujemy od Boga za darmo. Wtedy, kiedy wierzymy. Pismo Święte mówi wyraźnie. Jeżeli w sercu uwierzysz, że Jezus jest Panem i ustami wyznasz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie ustami do zbawienia. A więc wiara to jest taka postawa ze strony człowieka, która pozwala się otworzyć na dar, który daje Bóg, a więc dar życia wiecznego. Ale czy każda wiara? Wielki święty Kościoła, święty Tomasz z Akwinu, mówi o trzech poziomach wiary. Bo wierzyć to najpierw uznawać, że Bóg jest. Ale czy taka wiara wystarczy do zbawienia? Nie. Bo również demony wierzą i drżą, wiedzą jeszcze bardziej niż my, że Bóg jest, a wcale nie zostaną zbawieni. Więc trzeba wejść na drugi poziom wiary. A ten drugi poziom wiary polega na tym, że nie tylko wierzę w Boga, ale wierzę Bogu. Przyjmuję Jego Słowo do swojego serca, tym Słowem się kieruję, tym Słowem żyję. To jest wiara, która pozwala nam się zbawić. A czy taka wiara jest łatwa? Nie. Bo z powodu takiej wiary jesteśmy prześladowani. I musimy często stanąć pod krzyżem, a wręcz na ten krzyż wejść. A wręcz stracić wiarę, stracić życie tutaj na ziemi. Czego są przykładem męczennicy chrześcijańscy. I co, powiemy wtedy, że nastąpiła porażka, przegrana? Nie. Bo jest jeszcze trzeci poziom wiary, który nazywa się zawierzenie. Wtedy jesteś doskonały w wierze, kiedy Bogu na życie i śmierć się zawierzasz. Ci może, którzy zginęli tutaj, na tych polach, nie bali się oddać życie za ojczyznę,
bo wierzyli, że jest Bóg, temu Bogu się zawierzali i wierzyli, że Bóg jest w stanie ich wskrzesić do życia wiecznego. Po co o tym sobie dzisiaj mówimy? Po pierwsze po to, byśmy zapytali, jak my kochamy naszą ojczyznę. Analitycy, historycy powstania styczniowego mówią, że być może to powstanie by się udało, gdyby była większa jedność narodowa. Pytam się o tę jedność w naszych domach, w naszych środowiskach, w naszych samorządach i w naszym narodzie. Przypominamy również sobie tych, którzy odeszli, aby zapytać się dzisiaj o naszą wiarę. Czy gdyby była taka potrzeba oddać życie za bliskich, za ojczyznę, oddałbyś? Bo jesteś człowiekiem wierzącym? Na to pytanie nie potrafimy sobie dzisiaj odpowiedzieć, bo tylko sytuacja, o której mówię, jest w stanie sprawdzić, jaka jest nasza wiara. Ale kiedy apostołowie w jakimś sensie zawstydzeniem mówią dzisiaj do Pana: Panie, przymnóż nam wiary, czy my możemy powiedzieć, że nasza wiara jest doskonała? Nie. Może trzeba powiedzieć: Boże, w praktyce życia to ja Tobie zapominam, tak mało się do Ciebie odnoszę, tak mało kieruję się właśnie Twoim słowem, a może w sytuacji wielkiego prześladowania to bym Cię zdradził i nie byłbym jak Ci powstańcy, którzy oddali życie za ojczyznę. Dlatego wołam do Ciebie w pokorze wraz z innymi zebranymi na tej mszy świętej. Panie, Panie, przymnóż nam wiarę. Amen. W odpowiedzi na Boże Słowo chcemy wyznać teraz wiarę. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy wiarnych i niewiarnych, jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Pontyszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera w wielbieniu chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Jezusa Chrystusa, który jest zawsze obecny w swoim świętym, powszechnym i apostolskim Kościele, zanieśmy ufne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, dzieło Boże, aby na całej ziemi był znakiem obecności Boga pośród wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Kościoła, i przez gorliwą pracę duszpasterską głoszą dobrą nowinę. Módlmy się za naszą ojczyznę, Polskę, aby zawsze była wierna krzyżowi i Ewangelii Jezusa Chrystusa. Kyrie eleison.
sprawujących władzę, aby pamiętali, że służą wszystkim, również tym najsłabszym. Christe exaudi nos. Módlmy się za młodzież poszukujących wzorców do naśladowania, aby właśnie w Ewangelii znalazła źródło wolności i nadziei. Christe exaudi nos. Módlmy się za nasze rodziny. Niech będą ostoją prawdziwych wartości moralnych i społecznych. Christe exaudi nos. Za poległych w obronie niepodległości naszej ojczyzny, szczególnie uczestników powstania styczniowego, za wszystkich wiernych, zmarłych, aby Bóg przyjął ich do swojego królestwa. Christe exaudi nos. Obecnych, abyśmy przez wiarę naszego Mistrza i Zbawiciela zawsze byli mu posłuszni. Christe exaudi nos. Panie nasz Boże, Tobie pragniemy służyć ciałem i duchem, prowadź nas i zachowaj przy sobie po wszystkie dni nasze, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmie ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, dopełnij w nas dzieło odkupienia i uświęcenia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Górę serca znosimy.
sprawiedliwa, dla nas zbawienna, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodicą Maryją, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętymi naszymi patronami, ze świętym Józefem, ulubieńcem Najświętszej Marii Panny i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc swojego sługę, naszego papieża, Franciszka, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony.
Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierny swoim, o dobry Ojcze, zjednów ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, tych, którzy oddali życie za ojczyznę oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój nam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oddasz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
się Chrystusa ciało. Z wielu ziaren pszenicznych się urodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało. Soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarno, tak niech miłość łączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawa, by udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienia naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Moi kochani, chciałbym w krótkim słowie podziękować bardzo serdecznie przede wszystkim dobremu Bogu, także za dar tej pogody. Troszkę co prawda przenika nas ziom, ale w końcu to nie jest czerwiec. Dziękuję księdzu doktorowi Andrzejowi Kuliberdzie za sprawowanie tej najświętszej ofiary, za modlitwę w intencji tych, którym my winniśmy jako żywi wdzięczność za dar wolności tak okupionej drogocenną krwią. Oczywiście nie mogło być tej uroczystości dzisiejszej bez pomocy i przygotowania ludzi zaangażowanych. Przede wszystkim na ręce pana wójta chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim przedstawicielom gminy, zarówno tym obecnym na dzisiejszej uroczystości, jak i tym, którzy trudzili się w organizację tego przedsięwzięcia. Zarówno jeśli chodzi o tę stronę zewnętrzną, a więc namioty, jak i dekoracje i wszystkie inne prace, które zostały wykonane, by ta uroczystość miała piękny przebieg. Dziękuję także władzom powiatowym, powinienem to uczynić najpierw, no ale tutaj za ten wkład należało się słowo uznania. Wszystkim zaproszonym gościom, których będzie jeszcze wspominał pan wójt, władzom świeckim, druhom strażakom z zaprzyjaźnionych, także komend z powiatu, z gminy, orkiestrze naszej z Ostrów nad Okrzą chórowi, który tylko przypomnę brał udział wczoraj w festiwalu pieśni i piosenki maryjnej w Kozie Głowach. Dzisiaj jeszcze będzie miał swoją galę na Jasnej Górze. Kto by chciał ich posłuchać,
i oddać swój głos o 15.30. Będzie taka możliwość na Jasnej Górze. Zapraszamy. Z innych ogłoszeń tylko krótko. Przyszła niedziela to kolejne już obchody 13. Dnia Papieskiego pod hasłem Jan Paweł II, papież dialogu, tradycyjnie zbiórka w tę niedzielę na rzecz funduszu dzieła pomocy dla dzieci uzdolnionych, a pochodzących z ubogich środowisk. W poniedziałek, czyli jutro, uroczystość Matki Bożej Najświętszej Marii Panny Różańcowej po mszy świętej wieczornej. Różaniec, procesja różańcowa dookoła kościoła, serdecznie zapraszamy. I jeszcze z informacji, to już chyba tyle, żeby już nie przedłużać. Zaraz po zakończeniu mszy świętej odbędzie się część patriotyczna, na którą bardzo serdecznie zapraszam i proszę o pozostanie. Pragnę udzielić teraz końcowego błogosławieństwa kończącego mszę świętą. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym przekazać te słowa pozdrowienia, łączności od księdza arcybiskupa metropolity, który był również zaproszony na tę uroczystość, przede wszystkim z powodów zdrowotnych nie mógł w niej wziąć udział, ale łączy się z nami wszystkimi i pozdrawia i też pewnie łączy się z tymi wyrazami wdzięczności, które powiedział ksiądz proboszcz, bo nie byłoby tej uroczystości, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Ktoś może powiedzieć, po co to wszystko? Gromadzimy się tutaj, aby modlić się za tych, którzy odeszli, bo potrzebują naszej modlitwy. Ale przez takie spotkanie, jak dzisiaj, kształtujemy nasze myślenie, naszą świadomość narodową. W duchu globalizacji, postmodernizmu, kiedy lansuje się człowieka bez ojczyzny, bez wartości, takie spotkania naprawdę mają znaczenie, przede wszystkim dla młodego pokolenia. Jeszcze raz więc wielkie Bóg zapłać, wypowiadam je nie tylko w imieniu swoim, ale księdza arcybiskupa metropolity i sercem błogosławię. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Oh.
Dziękujemy księdzu celebransowi za odpowiedzią mszę świętą, piękne słowo skierowane do wszystkich obecnych, również księżom towarzyszącym, księdzu proboszczowi tutejszej parafii, księdzu pułkownikowi Wróblewskiemu. Jest takie staropolskie powiedzenie, że jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Szanowni Państwo, teraz proszę o zabranie głosu wójta gminy Miedzno, pana Andrzeja Szczypiora. Panie wojewodo, panie marszałku, dostojni księża, kombatanci, droga młodzieży, szanowni zaproszeni goście. W polskiej kulturze, w polskim zwyczaju jest tak i w naszej wierze chrześcijańskiej, że uroczystości rozpoczynające się głównie, jeżeli chodzi o uroczystości upamiętnienia o wolność, o niepodległość Polski, rozpoczynamy modlitwą, mszą świętą, co zostało uczynione. Pozwólcie, że teraz w imieniu własnym, jako gospodarza tej ziemi i współorganizatora dzisiejszej uroczystości, księdza proboszcza Piotra Mizerę, powitam gości. Pana wojewodę śląskiego Piotra Spyrę. Marszałka województwa śląskiego Mariusza Kleszczewskiego. Księdza doktora Andrzeja Kuliberdę, wikariusza biskupiego. Księdza pułkownika Stanisława Wróblewskiego. Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego Rady Powiatu Kłobuckiego oraz radnych powiatowych, wiceprzewodniczącego Jerzego Sondel, członka zarządu powiatu kłobuckiego Macieja Biernackiego, burmistrza miasta i gminy Kłobuck Krzysztofa Nowaka, wójta gminy Popów Bolesława Świtałę oraz sekretarza gminy Popów panią Ewę Kardas-Bernacz. Przewodniczącego Rady Gminy Popów Jakuba Deskę. Radnych Gminy Miedźno na czele z przewodniczącym Rady Gminy Leszkiem Idaszem. Przedstawiciela komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, młodszego kapitana Pudło Mariana. Komendanta Ośrodka Szkoleniowego Służby Więziennej w Kulach, pana majora Jerzego Cyrulika. Prezesa Zarządu Powiatu Ligi Obrony Powiatowego Ligi Obrony Kraju Zenona Solucha. Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie Stanisława Dmitruka. Prezesa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Miedźnie pana Henryka Owczarka. Starszego cechu rzemiosł różnych Zdzisława Bębna. Witam grupę rekonstrukcyjną drugiego pułku strzelców konnych z Lubieszowa. Witam poczty sztandarowe jednostek wojskowych i związków kombatanckich. Witam poczty sztandarowe druhów strażaków z jednostek gminy na czele z komendantem gminy Markiem Trocha. Witam poczet sztandarowy górników, poczet sztandarowy z gimnazjum Świętej Jakuby w Miedźnie i wszystkie inne poczty sztandarowe biorących udział w dzisiejszej uroczystości. Witam orkiestrę z Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrów. Przede wszystkim witam dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowach Dariusza Bednarskiego oraz młodzież szkolną. Witam wszystkich pracowników rządowych, samorządowych, biorących udział w dzisiejszej uroczystości.
witam przedstawicieli partii politycznych, organizacji społecznych i związków zawodowych. Witam przedstawiciela prasy, radia i telewizji. Witam wszystkich zaproszonych gości, a nie wymienionych z imienia nazwiska, mieszkańców Mazówek oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, właśnie mija 150 lat od czasu ostatniego zrywu Polaków w XIX wieku, powstania styczniowego. Powstanie, które wybuchło na terenie zaboru rosyjskiego, miało mniejsze szanse powodzenia ze wszystkich zrywów XIX wieku, a przyniosło nam z perspektywy czasu największe korzyści. Wymienić należy choćby zawarte w manifestie tymczasowego rządu narodowego zniesienie pańszczyzny. Wolność uwłaszczonego chłopa nie tylko miała porwać go do walki, ale miała być podstawą budowy przyszłej demokratycznej Polski. Zryw zbrojny w 1863 roku był największym polskim powstaniem narodowym. Miał charakter wojny partyzanckiej, której stoczonych zostało około 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów, powstanie zakończyło się klęską powstańców. Poległo ponad 20 tysięcy Polaków, a po jego upadku na Szubienicach stracono około 1000 osób. Kilkaset zmarło w więzieniach, zsyłki na Sybir objęły prawie 40 tysięcy ludzi, 10 tysięcy musiało emigrować. Jednym z ostatnich starć powstańców z wojskami rosyjskimi była bitwa pod Mazówkami, która rozegrała się 3 października 1863 roku. Skład 2 plutonów walczących pod Mazówkami, dowodzonych przez Jana Przybyłowicza i Konstantego Kraszewskiego, wchodzili mieszkańcy Krzebnic, Kłobucka, Kamyka, Połomeńca, Rudy koło Wielunia, Dzibowa. W walce poległo 12 powstańców, którzy zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Mierzni. Byli to Aleksander Mazurkiewicz z Kłobucka, Józef Zawada z Kłobucka, Wawrzyniec Jędrzejewski z Kamyka, Józef Kamulski z Połomeńca, Władysław Buchwald z Rudy koło Wielunia, Jan Dabiok z Dźbowa, Teofil Zwoliński z Krzepic, Feliks Kubicki z Krzepic, Julian Konarski z Krzepic oraz 3 nierozpoznanych. Zgodnie z księgami parafialnymi pogrzeb poległych odbył się 15 października 1863 roku. Świadkami spisania aktów zgonów byli sołtys Ostrów Fabian Jarzębski oraz przedstawiciel samorządu Gnieznie Michał Musiał. Pojmany w bitwie Konstanty Kraszewski został w dniu 12 października publicznie powieszony przez Rosjan w Dźbowie. Jana Czułbowicza powieszono w lutym 1864 roku w Częstochowie. Tuż po pogrzebie mogiła powstańców była usypana z ziemi grobem, oznaczonym jedynie drewnianym krzyżem. W okresie międzywojennym wykonana została cementowa obudowa, a po II wojnie światowej postanowiono obecny nagrobek z piaskowca z napisem: bohaterom poległym w powstaniu styczniowym 1863. W 2003 roku, w 40. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, przy mogile ustawiono tablicę z nazwiskami poległych. Natomiast na polu bitwy odsunięto polny kamień z pamiątkową tablicą, którą tu obecnie widzimy. Stoimy w szczególnym miejscu, bo w naszej pamięci i w naszej kulturze narodowej powstanie styczniowe zajmuje miejsce szczególne. Powstańcy w 1863 roku byli ostatnimi żołnierzami I Rzeczypospolitej walczącej o wolność i niepodległość. Było to ostatnie powstanie,
gdzie Polacy, Litwini, Rusini wspólnie walczyli ramię w ramię, występując w walce o wolność z państwem zaborczym, z carską Rosją. Powstanie było odpowiedzią na brankę, która miała wcielić kwiat polskiej młodzieży do armii rosyjskiej, co oznaczałoby, że całe młode pokolenie musiałby poświęcić się dla walki na rzecz caratu i Rosji. Dlatego na tym terenie, gdzie tak żywa jest tradycja tamtej przeszłości, jesteśmy zobowiązani, by mówić i wspominać, szczególnie dawać przykład młodzieży i następnym pokoleniu. Bohaterowie powstania styczniowego walczyli o przywrócenie imienia ojczyzny i niepodległość narodową. Mimo militarnej przegranej dali Polakom poczucie, że są narodem umiejącym mierzyć się z trudnymi wyzwaniami, zdolnymi do tworzenia własnego państwa i gotowym na poświęcenie dla niego. Ich ofiara stała się cząstką naszej zbiorowej tożsamości, jaką jest Polska. Szanowni Państwo, pozwólcie, że podziękuję księdzu Kamenkowi, doktorowi Andrzejowi Kuńberdzie, wikariuszowi biskupiemu za odprawienie mszy świętej i wygłoszone kazanie. Dziękuję księdzu proboszczowi za przygotowanie całej tej pierwszej części. Dziękuję księżom przybyłem na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję również komendantowi gminnemu Ochotniczej Straży Pożarnej Markowi Trocha i druhom strażakom z jednostek OSP Ostrowie, pracownikom gminnym Ośrodka Kultury, pracownikom wszystkim za przygotowanie i tym, którzy przygotowali dzisiejszą uroczystość. Dziękuję wszystkim sztandarom Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrów, delegacją przybyłym na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję Państwu za dzisiejszy akt pamięci, bo wspominając ważne wydarzenie z dzieł naszego narodu oraz przywołując pamięć o ich bohaterach, kształtujemy polską tożsamość, przekazując wartość przyszłym pokoleniom. Chwała poległym bohaterom powstania styczniowego. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi Andrzejowi Szczypiorowi. Obecnie proszę o zabranie głosu drugiego wicewojewodę śląskiego, pana Piotra Spyrę. Panie wójcie, wielmożny księże proboszczu, panie marszałku, panowie starostowie, wójtowie, burmistrzowi, druhny i druhowie strażacy, szanowni państwo. Duch wieje, kędy chce, jak napisał ewangelista. Duch wieje, kędy chce i kiedy chce, jak można by powiedzieć, przywołując na pamięć historię polskiego narodu. Bo tak właśnie jest z duchem narodu polskiego. W 1863 roku wydawałoby się, że powstania nie powinno już być. Państwa polskiego nie było od 80 lat. Nie udało się zdobyć niepodległości z Napoleonem. Powstanie listopadowe podniosło klęskę. A jednak Polacy po raz kolejny podnieśli się do walki, znosząc sztandar niepodległości i wolności. Po raz kolejny na masową skalę przez 2 lata kilkaset tysięcy Polaków stawiało czoło wielokrotnie silniejszej i lepiej uzbrojonej rosyjskiej armii. Duch wieje, kędy chce i kiedy chce. I tak też jest dzisiaj, bo kiedy wydawałoby się, że takie wartości jak patriotyzm, przywiązanie do tradycji patriotycznej, do tradycji narodowej w Zjednoczonej Europie byłoby niepotrzebne, a jednak właśnie obchody 150-lecia rocznicy powstania styczniowego pokazały, że chcemy być przywiązani do tej tradycji, że nie chcemy jej zdradzić i chcemy na takich uroczystościach jak te czuć się Polakami i być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. To właśnie pokazały obchody
150-lecia powstania styczniowego. Takich obchodów w Polsce są setki. Są to obchody organizowane przez władze publiczne, zarówno państwowe, jak i samorządowe, ale również obchody społeczne, organizowane przez różne stowarzyszenia czy organizacje społeczne. Potrzebujemy i chcemy dawać wyraz swojemu przywiązaniu do polskich tradycji. Powstanie styczniowe przyniosło dwie rzeczy. Przyniosło po pierwsze, i o tym pamiętamy tutaj w tym miejscu, dwuletnią walkę z rosyjską armią, dwuletnią walkę z rosyjskim zaborcą. To te 1200 potyczek, o których wspominał pan wójt, i ta potyczka stoczona tu, w tej miejscowości, 3 października, była jedną z nich. I to wydarzenie, które dzisiaj czcimy, o którym dziś pamiętamy, pokazuje cały tragizm dziejów powstańców i powstania. Stoczyli nierówną walkę z rosyjskimi żołnierzami, zostali zastrzeleni już po walce, a ich oficerowie zostali powieszeni. I o tym pamiętamy, pamiętając o powstaniu styczniowym, o bohaterstwie, o martyrologii tych ludzi, którzy oddali swoje życie za Polskę. Ale w powstaniu styczniowym był sens, który przyniósł trwałe zdobycze dziejowe. Tym sensem było to, że powstańcy zmusili cara Rosji do nadania Królestwu Polskiemu korzystnej i innej niż gdzie indziej w imperium carów reformy uwłaszczeniowej. To właśnie powstanie styczniowe, mimo swojej klęski, stworzyło w Polsce naród obywatelski. To już nie tylko szlachta mogła czuć się Polakami, ale również chłopi, mieszczanie, i to wiekopomna zasługa powstania styczniowego. To właśnie powstanie styczniowe doprowadziło do tego, że w Polsce powstał nowoczesny naród. Powstanie styczniowe to również ważny element tradycji województwa śląskiego. Prawie 100 miejsc pamięci na terenie naszego województwa znajduje się, i w tych wszystkich miejscach praktycznie również takie uroczystości jak dzisiaj odbywały się, bądź jeszcze będą się odbywać. To pokazuje, że my jako mieszkańcy województwa śląskiego jesteśmy Polakami, chcemy być Polakami, i pokazuje też jedność wszystkich tych regionów, które współtworzą Polskę. Dzisiaj, będąc tutaj, w tym miejscu, oddajemy symbolicznie cześć wszystkim patriotom, którzy walczyli i ginęli w powstaniu styczniowym. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję panu wojewodzie za miłe słowa. Obecnie proszę o zabranie głosu marszałka województwa śląskiego, pana Mariusza Kleszczewskiego. Panie wojewodo, panie wójcie, szanowni księża, zaproszeni goście, drodzy druhowie, druhny i druhowie, szanowni państwo. To rzeczywiście bardzo wielkie, szereg wielkich uroczystości, które się w tym roku odbywają w województwie śląskim. To specyficzne województwo. W tym województwie koło Mysłowic jest tak zwany trójkąt cesarzy, czyli tam, gdzie stykały się trzy zabory, czyli granice trzech zaborów, zaborców z Austro-Węgier, z Prus i z Rosji. Powstanie styczniowe miało miejsce tylko w jednym z nich, czyli w zaborze rosyjskim. Było dla nas, pomimo że się zakończyło tragicznie, było dla nas, dla Polaków, którzy wtedy walczyli, było niezwykle istotne. Zakończyło się tragicznie wprawdzie, ale można byłoby teraz pokusić się. I wszyscy mówimy tutaj o refleksjach dotyczących tego powstania. Można byłoby się pokusić o takie stwierdzenie, że po zakończeniu walki, po nieudanym klęsce powstania styczniowego, nastąpił niestety początek tułaczki tych wszystkich powstańców, którzy przeżyli. Była tułaczka po Europie, po Syberii. Ale jednocześnie
tutaj w Mazowce był to koniec tych wszystkich walk, które toczyły się na terenach ziemi częstochowskiej. To była jedna z ostatnich potyczek, jedna z ostatnich bitew. W zasadzie działania wojenne, działania powstańcze skończyły się tutaj. Ale jednocześnie można powiedzieć, że to był początek końca zaborców. Jednocześnie można powiedzieć, że to był koniec początku budowania tożsamości i świadomości narodowej Polaków. To powstanie było niezwykle istotne tutaj w zaborze rosyjskim, ale również istotne w budowaniu świadomości Polaków w innych zaborach, czyli w zaborze pruskim i austro-węgierskim. To powstanie i ta krew, która została tutaj przelana, można śmiało powiedzieć, że była paliwem do kaganka, który świecił i rozgrzewał patriotyzm wśród Polaków i budził tą tożsamość narodową, która trwała przez następne pokolenia, bo już można powiedzieć, za 55 lat Polska była wolna. I dzięki nim przetrwała i tożsamość, i patriotyzm Polaków, co również, można powiedzieć, stało się dzisiaj. Dziś wszyscy pamiętamy, ta krew przelana tutaj i była przelana nadaremnie 150 lat temu, pamiętamy i będziemy nadal pamiętać. Chwała bohaterom. Dziękuję panu marszałkowi za wystąpienie. Obecnie proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Brzuskę, miejscowego naszego historyka, który pięknie pisze historię Kłobuska, Częstochowy i okolic, ale i pięknie mówi. Proszę bardzo, panie Andrzeju. Proszę Państwa, w krótkich słowach przybliżyć trochę szczegółów i okoliczności, w jakich odbywała się tutaj, prawda, 150 lat temu bitwa zwana bitwą pod Mazówkami. Latem 1863 roku władze carskie postanowiły wzmóc walkę z powstańcami, między innymi tworząc tak zwane straże wiejskie. Wszyscy wójtowie i sołtysi na terenie rozbioru rosyjskiego otrzymali przykazanie, że mają takie straże tworzyć w celu takim, aby pomagały władzom w tłumieniu powstania. To znaczy aresztowania wszelkich ludzi podejrzanych, włóczęgów zbrojnych, mieli ich przearesztować i odprowadzać do najbliższych posterunków wojskowych rosyjskich. Nie bardzo się do tego ludność wiejska paliła i w zasadzie była to akcja nieudana. Tym niemniej jednak w naszym terenie powstały w dwóch miejscowościach te tak zwane straże wiejskie. Była to Kamienica Polska i Dźwów. Wędźbowie nawet zostali ci ludzie uzbrojeni przez wojska rosyjskie z Częstochowy. Kiedy o tym dowiedziały się władze powstańcze, pułkownik Kopernicki, naczelnik wojenny województwa kaliskiego, a pamiętajmy, że wtedy te okolice, Kłobuck, Częstochowa, wielu należały do województwa kaliskiego, polecił dwóm oddziałom, dwóm plutonom powstańczym, plutonom żandarmerii powstańczej. To nie było zwykle oddział powstańczy, to była żandarmeria powstańcza, która zajmowała się właśnie sprawami tego rodzaju. A mianowicie udać się do Dźbowa, odebrać broń tym ludziom, którzy do tej straży się zgłosili, zapisali i ukarać
Jeżeli nie chcieliby oddać broni i stawiali opór, należało ich zlikwidować, a ich gospodarstwa, domostwa spalić. Dwa oddziały, właśnie dwa plutony powstańcze pod dowództwem jeden porucznika Józefa Przybyłowicza i Konstantego Kraszewskiego. Nawiasem mówiąc, Konstanty Kraszewski był rodzonym bratem pisarza znanego polskiego Józefa Ignacego Kraszewskiego. Przyjechały do Dźbowa i zgodnie z rozkazem usiłowały rozbroić ten oddział. Czterech z tych ludzi postawiło zbrojny opór, po prostu zaczęli się ostrzeliwać, ale zostali jednak ujęci i po krótkiej rozprawie sądu wojennego powieszeni. I gospodarstwa, ich cztery gospodarstwa zostały doszczętnie zniszczone i spalone. Kilka dni po tym oba te oddziały żandarmerii powstańczej otrzymały rozkaz udania się do Działoszyna, aby zebrać zaległy podatek powstańczy, niektórzy, zwłaszcza właściciele jakichś większych dóbr, nie chcieli płacić. Wracając z Działoszyna, wieczorem 3 października, 150 lat temu, oddziały te przybyły do lasu pod Ostrowami, tu w okolicy, gdzie się w tej chwili znajdujemy, w okolicy wsi Mazówki. W międzyczasie opuścił obóz dowódca kapitan Przybyłowicz z dwoma ludźmi, udał się do Ostrów. W międzyczasie wojska rosyjskie pod dowództwem pułkownika Pisanko otoczyły ten obóz i po prostu rozpoczęły bitwę. Przybyłowicz wrócił tutaj na miejsce i wziął udział w tej walce, jednak mimo rozpaczliwej i długotrwałej obrony po prostu nie wiadomo komu im udało się uciec, ale wszyscy ci, którzy zostali zabici, nawet ranni zostali dobici. Tylko obu oficerów, też zresztą rannych, zabrano z miejsca potyczki i odwieziono ich do Dźbowa. W Dźbowie natomiast do pozostałych 6 uczestników tych straży wiejskich zostało wywiezionych do lasu w okolicy Wielunia i tam poddanych sądowi wojennemu. Ten sąd również skazał ich na karę śmierci. Jednakże pułkownik Krotwnicki uznał, że jest to zbyt wysoka kara, gdyż faktycznie nie bardzo podobało się to społeczeństwu. Uznano, że jest to zbyt drastyczne ukaranie ludzi za ich te przewiny. I ludzie ci zostali, pozostałych 6 zwolnionych, tylko złożyli przysięgę, że nie będą walczyć, prawda, z wojskami powstańczymi, a 2 nawet wstąpiło do tychże oddziałów. Jednym z nich był Jan Dabioch, który tutaj właśnie znalazł się między tymi 10 rozpoznanymi zabitymi uczestnikami bitwy, prawda, tutaj pod Mazówkami. W 1917 roku gazeta wydawana w Częstochowie, Goniec Częstochowski, wydrukowała, prawda, artykuł pod tytułem Śmierć powstańca. I co między innymi tam w tym artykule napisano? Ja Państwu to przeczytam. Zaraz za dworem, o 50 kroków na prawo, na gruncie dworskim, wystawiono szubienicę, a przed nim zaś wykopano dół. Wojska rosyjskie otoczyły miejsce stracenia. Nałożono skazańcowi płócienną koszulę śmiertelną. Skazany wszedł na ławkę, oprawca nałożył mu stryczek na szyję i usunął mu ławkę spod nóg. Wtem pętlica zerwała się,
i Przybyłowicz padł na ziemię, złorzecąc i wymyślając swoim katom. Oficer rosyjski, komendorując krótko wertowki, wtedy jeden z przyglądających się egzekucji zamożny gospodarz z Dźbowa, biegnie w stronę chaty i przynosi powróz. Gorliwego służbistę, w cudzysłowie, powiesili potem powstańcy. Kat po raz drugi zakłada postronek. Pod szubienicą stoją pogrożone w rozpaczy i zawodzące matka i siostra powstańca. Również powieszony został wówczas porucznik Kraszewski i rozstrzelano dwóch żołnierzy rosyjskich, którzy brali udział w walkach po stronie powstańców. O nazwisku Martow i Kondratienko. Proszę Państwa, powstanie zakończyło się ogromną klęską. Siły rosyjskie, które rozpoczęły powstanie w sile 100 tysięcy ludzi, wzrosły do 300 tysięcy pod koniec powstania. I to wojska dobrze uzbrojonego i dobrze wyszkolonego. Straty polskie trudno jest dokładnie ocenić. Często jeńców nie brano, często w rannych dobijano. Uznaje się, że w walkach zginęło od 30 do 40 tysięcy polskich powstańców. 38 tysięcy pognano na Sybir. Około 6 tysięcy osób to były takie jak właśnie ci oficerowie, po prostu skazani na śmierć i powieszeni. Polaków z reguły wieszano. Natomiast własnych żołnierzy, którzy zdradzili rosyjskie wojsko i brali udział w walce po stronie powstańczych, rozstrzeliwano. Poza tym rozmiary klęski powiększały konfiskaty majątków. Kilka tysięcy majątków zostało skonfiskowanych, przeszło na rzecz skarbu rosyjskiego. Nasiliła się rusyfikacja kraju, a z mapy zniknęła nazwa Królestwo Polskie, a pojawiła się inna nazwa. Prowincja, kraj prywislański. Dziękuję. Dziękuję panu Andrzejowi za przypomnienie tych tragicznych dni, jakie się działy wówczas. Szanowni Państwo, i przechodzimy do apelu poległych. Poczcie sztandarowe, pododdziały, na moją komendę Becz, na prawo Becz. Bohaterowie walk o niepodległość ojczyzny, mieszkańcy Mazówek, Rywaczek, Ostrów nad Okrzą, gminy Miedzno, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, w 150. rocznicę bitwy pod Mazówkami stajemy przed miejscem upamiętnienia, by przywołać pamięć najwspanialszych córek i synów narodu polskiego, którzy ofiarą krwi i życia poświadczyli, jak cenne jest prawo do wolności i niepodległości. Wzywam żołnierzy Powstania Styczniowego, którzy walczyli o wolność ojczyzny pod sztandarami z Białym Orłem, Pogonią i Michałem Aniołem. Wołam wszystkich powstańców, którzy polegli w walce z carskim zaborcą, a ich prochy rozsiane są na terenie dawnej i obecnej Rzeczpospolitej. Stańcie do apelu! Przywołuję generałów, dowódców powstańczych oddziałów partyzanckich Zygmunta Padlewskiego, Ludwika Mierosławskiego i Marcina Langiewicza. Wzywam generała Romualda Tragutta, dyktatora Powstania Styczniowego, straconego na stokach Cytadeli Warszawskiej. Stańcie do apelu! W
wołam do apelu kapelanów oddziałów powstańczych, którzy w ich szeregach stanęli do walki o wolność, niosąc posługę duszpasterską i wsparcie moralne. Wzywam księży straconych przez rosyjskiego zaborcę za wierność Bogu i ojczyźnie, a wśród nich Stanisława Brzuskę. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy, którzy w boju pod Mazówkami stawili czoła wojskom rosyjskiego zaborcy. Wzywam kapitana Jana Przybyłowicza i porucznika Konstantego Kraszewskiego, dowódców oddziałów powstańczych walczących pod Mazówkami. Stańcie do apelu! Wołam powstańców spoczywających na cmentarzu w miejscowości Wapiennik, którzy podjęli walkę o wolność naszej ojczyzny i oddali swe życie w bitwie pod Mazówkami. Wzywam Aleksandra Mazurkiewicza, Józefa Zawadę, Wawrzyńca Jędrzejewskiego, Józefa Kamulskiego, Władysława Buchwalda, Jana Dabiocha, Teofila Zwolińskiego, Feliksa Kubickiego, Juliana Konarskiego oraz powstańców, których nazwiska zatarła historia. Stańcie do apelu! Do was wołam, żołnierze powstańczych bojów, walczący o wolną i niepodległą Polskę pod Nową Wsią, Mrzygłodem, Praszką, Mełchowem, Wąsoszem, Kleszczewem, Sierazem, Lututowem, Pieskową Skałą i Opatowem. Stańcie do apelu! Przywołuję powstańców styczniowych spoczywających w mogiłach na ziemi kłobuckiej i częstochowskiej. Wasza ofiara krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować wasz testament zawierający się w haśle Bóg, honor, ojczyzna. Stańcie do apelu! Do was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. A młode pokolenie, ucząc się ojczystych dziejów, niech będą lubne z ich bohaterstwa i wielkiego umiłowania ojczyzny. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci. Betryś, spocznij. Szanowni Państwo, dla uświetnienia dzisiejszej uroczystości młodzież zespołu szkół w Ostrowach przygotowała występ artystyczny. Bardzo proszę o prezentację, ale zanim rozpoczną swój występ, tutaj w zespole szkół na Dokszu był przeprowadzony konkurs plastyczny, który dokładnie omówi pan dyrektor Dariusz Benarski. Proszę bardzo, panie dyrektorze, i za chwilę zobaczymy występ. Proszę bardzo. Na uroczystości upamiętniającej 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Dziękuję też tutaj za zaproszenie do współorganizacji jako tej uroczystości, jako zespół szkół w Ostrowach nad Okrzą. W czwartek, dokładnie właśnie w dzień tej potyczki, 3 października w naszej szkole odbył się konkurs recytatorsko-plastyczny w 150. rocznicę bitwy Powstania Styczniowego pod Mazówkami. Uczestniczyło w nim 7 dwuosobowych drużyn
ze szkół z powiatu kłobuckiego. Były to gimnazja z Opatowa, Parzymiech, Wręczycy Wielkiej, Truskolas, Jeźna i Ostrów nad Okrzą. Na wynik drużyny złożyła się ocena recytacji i ocena pracy plastycznej wykonanej jako ilustracja do fragmentu utworu Elizy Orzeszkowej Gloria Victis. Wyniki konkursu: pierwsze miejsce zdobyło gimnazjum w Parzymiechach, drugie miejsce gimnazjum w Truskolasach, trzecie miejsce gimnazjum w Ostrowach nad Okrzą. Specjalne wyróżnienie za najlepszą recytację uzyskał uczeń gimnazjum z Truskolas Jakub Kępa, natomiast specjalne wyróżnienie za najlepszą pracę plastyczną uzyskał Bogumił Hazy z gimnazjum w Ostrowach nad Okrzą. Wszystkie prace, które uczniowie wykonali, są tutaj pod sceną przyczepione, także po uroczystości tutaj zapraszam bardzo do obejrzenia. Ta zwycięska praca tutaj, z tego co zauważyłem, jest pierwsza tutaj od Państwa lewej strony. Przedstawimy też krótki występ naszej młodzieży upamiętniających tych bohaterów, którzy tutaj zginęli. Ze swojej strony przede wszystkim chciałbym tutaj też podziękować nauczycielom, którzy przyczynili się do przeprowadzenia tego konkursu, a także do przygotowania dzisiejszej naszej prezentacji patriotycznej. Są to pani magister Beata Leśnikowska, pani magister Magdalena Orszulak, pani magister Agnieszka Góralczyk, pani magister Ewelina Coner i pani magister Justyna Murawska. Zapraszam do obejrzenia ze swojej strony. Dziękuję bardzo. Róż dzikich traw paproci pełną była polana bardzo rozległa, wyniosłymi drzewami zewsząd otoczona, na którą wiatr wleciał i wnet po niej uwijać się począł, szybkością nadzwyczajną, wznosząc się i opadając, badając, szukając, na różne tony szumiąc. Co się tu działo? Co się tu na tej polanie działo? Coś osobliwego, coś nadprzyrodzonego dziać się musiało. Czuję krew, o długo, przedługo. Ziemia wydaje z siebie woń krwi swych dzieci, ludzi. Słyszę jęki, o długo, przedługo. Powietrze trzyma pod obliczem nieba jęki dzieci jego, ludzi. Tu był bój jakiś i tu były zgony. Tu były rany, tętęty koni, krzyki. O mamo, otrzyj oczy, z uśmiechem na mnie patrz. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew, to na nasz świat. Ja biłem się tak samo, jak starsi. Mamo, chwal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Mamo, czy jesteś ze mną? Nie słyszę twoich słów, w oczach mi trochę ciemno. Broniliśmy się znów. Zostaniesz biedna samą. Baczność za kraj, cel pan. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat. Bo nie płacz nad swym synem, że za ojczyznę padł. Z krwawą na kurtce plamą odchodzę dumny w dal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Przyszli tu w kilkuset ludzi i rozłożyli się obozem gwarnym, tłumnym, pstrym od odzieży rozmaitej, pobłyskującym orężem rozmaitym. Samo lato życia, lato gorące, kwitnące, patrzało z ich twarzy. Jaśniało w oczach po brzegi pełnych zapału i nadziei. Rozłożyli się obozem, zbudowali ze splecionych gałęzi namiotów kilka. Dla wodza, dla co lepszych koni, dla rannych. U rozpalonego ogniska zgotowali sobie posiłek wieczorny i gdy roboty były już skończone, a na niebo nad lasem weszły gwiazdy, zbili ku niebu i ku gwiazdom chór silnych głosów, śpiewających hymn skargi, ufności i prośby. Niskie strzechy, ojców naszych kratki.
śmierci nie ustraszym, bo nam tęskno za mogiłą. Niech zginiemy, byle naszym, dzieciom po nas lepiej było. Z naszych ciał i krwi topieli, bądź im Polsko, wolność żyzną. Ci, co umrzeć zapragnęli, pozdrawiają cię, ojczyzno. Nie niewolnicy to byli, na arkanie przemocy do boju ciągnięci, lecz dobrowolni ofiarnicy wysokich ołtarzy, ze światłem idei w głowach, z ogniem miłości w sercach, głowy i serca nieśli wysoko. Byli silni, śmieli, gwarni i czy uwierzysz, wietrze, byli szczęśliwi. Ku ojczyźnie kieruj swój wzrok, ciągle naprzód i naprzód się rwiemy. I nie ścichnie żołnierski nasz krok, aż dojdziemy, dojdziemy, dojdziemy. Poprzez śniegi, przez błota, przez piach, poprzez miasta, gdzie nikt nas nie czeka. Dziwną drogą, co ginie we mgłach, raz tak bliska, to znowu daleka. Już niewiele na świecie tych dróg, nieznaczonych naszymi śladami. Krwawe maki nam kwitną spod nóg, białe krzyże wyrosły za nami. Każdy dzień nowy niesie nam trud, nowa piosenka na ustach dojrzewa. Wśród dalekich, nieznanych mu dróg idzie żołnierz do Polski i śpiewa. Kaukaskie się konie rwą, jak przed burzą jaskółki, wyśmigające przed pułki. Po sto, po sto, gmach zajął się ogniem, przygasł znów, zapłonął znów i oto pod ścianę widzę czoła ożałobionych w dół, kolbami pchane. A wiatr prędki od nieznanej, bezimiennej, wielkiej mogiły leśnej leciał i leciał, niosąc i niosąc, w przestrzeń, w czas, w pamięci, w serca, przyszłość świata, triumfem dalekiej przyszłości, rozbrzmiewający okrzyk, gloria victis, chwała zwyciężonym. Cień siwej mgły,
Dawniej. Słońce, ziemia, kwiaty. Ludzie unieśli nocą groźną wojenną wrzawę. Jest cicho, białe chmury. Wszędzie pachnie latem. Zielony kameleon prześlizgnął się w trawy. Gdzieś mściwe zwały wojny skręcają się w męce, wybuchając rozpaczą śmiertelnych pocisków. Ale tu jest spokojnie. Tu nie wrócą więcej. I ziemia pochłonęła krew, cierpienia, wszystko. I może tylko księżyc, mnich w srebrnym habicie, odprawi tu misterium, osrebrzy pole bitwy. I dziewczyna biegnąca, zdyszana, w ukryciu. Strach zatrzyma na wargach słowami modlitwy. Jakim was wierszem żegnać? Pieśnią nieudolną? Gdy wszystkie słowa spętał żal głuchy, serdeczny. O towarzysze broni, nam płakać nie wolno. Niech cisza im się skłoni snem głębokim, wiecznym. Niech nikt nie szarpie imion i szat ich nie dzieli. Nie trzeba im przemówień, nie trzeba im płaczu. Padli w słońcu jesiennym, na szczytach, bo chcieli. Śmiercią trudną ukazać szlak trudnych przeznaczeń. Dziękujemy ślicznie, wspaniałej młodzieży. Szanowni Państwo, prosimy jeszcze o brawa. Przygotowaliście pięknie. Wiemy, że pieśń żołnierzowi towarzysza od początku dziejów, od Bogu Rodzicy po dzień dzisiejszy. Dziękujemy im za ten występ i ta pieśń zagrzały nas, chociaż jest chłodno. Szanowni Państwo, obecnie nastąpi składanie wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. Proszę bardzo, pani Agnieszka Związek tam organizuje już i proszę bardzo ustawiać się, składamy więcej kwiatów. Jako pierwszy wiązany jest składa Śląski Urząd Marszałkowski, który prezentuje pan marszałek Mariusz Kraszczewski, wicewojewoda Śląski. Pan Spera, proszę bardzo. Oraz sekretarz Ewa Kardas i przewodniczący.
przewodniczący Jerzy Deska. Ośrodek szkoleniowy Służby Więziennej w Królach, pan komendant major Jerzy Cyrulik, pani porucznik Agnieszka Kosowska i pan porucznik Aleksander Ispolnik. Thank you.
dziękuję.